Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Zapraszam Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień jesienny, tydzień pod znaku Skorpiona, który panuje, czyli taki czas, kiedy natura schodzi do podziemi. Szykuje się bardzo ciekawy, aktywny tydzień pod względem ilości zdarzeń, astrologicznych układów. Bardzo bogaty czas i ciekawy. Zaczynamy tydzień takim trochę szalonym akcentem. Słońce w kwadraturze z Jowiszem. Aspekt, który przynosi pewne takie nadmiarowe działania typowe dla Jowisza, czyli możemy być rozproszeni, rozkojarzeni, zbyt wiele rzeczy chcieć naraz zrobić, załatwić. To może być taki moment, kiedy będziemy mieli trochę brak krytycyzmu w wydatkach, w inwestycjach, w wydawaniu pieniędzy, czyli po prostu musimy się trochę trzymać bardziej za portfel, za kieszeń, bardziej krytycznie zwracać uwagę na swoje możliwości i zasoby ekonomiczne. We wtorek Słońce w sekstylu z Plutonem, aspekt, który sprzyja pracy nad sobą, sprzyja osiąganiu pozytywnych zmian i przeobrażeń wewnętrznych, osobistych, zwłaszcza w obszarze psychologii, pracy nad sobą, ale też w biznesie, w działaniach zawodowych, gdyż korzystne wpływy Plutona pozwalają dokonywać pewnych redukcji tego, co jest zbędne, niepotrzebne, a więc takie głębokie czyszczenie, porządkowanie, sprzątanie tego wszystkiego, co zbędne, naszych przekonań, myśli, tego wszystkiego, co już nam nie służy i nie pomaga. Bardzo dobry na to dzień. We środę bardzo napięciowy aspekt, jakim jest opozycja Marsa z Uranem, która zapowiada bardzo silne podniesienie poziomu napięcia, stresu, pobudzenia psychicznego, wewnętrznego, osobistego. Aspekt, który może nas skłaniać do nadmiernego ryzyka, zachowań nieracjonalnych, agresywnych, dziwacznych, ekscentrycznych. No a czasami oczywiście są momenty, kiedy musimy zrobić coś takiego, no powiedzmy, kontrowersyjnego i szalonego, ale nie w każdej sytuacji, nie w każdym momencie. Są sytuacje, kiedy po prostu jest to nierozsądne, zwłaszcza gdy związane jest to z wydatkowaniem bardzo dużej jakiejś energii, ryzykiem niepotrzebnym, nie wiem, jazda samochodem agresywna. Są sytuacje, że po prostu należy bardzo zastanowić się nad tym, co wyprawiamy, co robimy, w jakich sytuacjach, więc kontrolowanie tych emocji i tej energii będzie na pewno wskazane. We czwartek harmonijny, bardzo przyjazny aspekt, jakim jest Merkury w trygonie do Neptuna. Aspekt sprzyjający głębi myślenia, pracy nad sobą, wglądu, pozwala nam wejrzeć w siebie to wszystko, co związane jest z naszymi ukrytymi emocjami. Takie głębokie działanie Merkurego, który wiemy jest planetą raczej takich działań zewnętrznych, powierzchownych, w tym wypadku pozwoli odkrywać to, co ukryte, co nieznane, co tajemnicze, ale też i co jest takie związane z aspektem twórczym, artystycznym, duchowym. Neptun, który przekłada informacje, czyli tutaj Neptun, który związany jest z duchowością, a Merkury przełoży to na informacje, na jakieś konkrety, na wiedzę, pozwala uczynić z tego coś takiego, powiedzmy, konstruktywnego. W piątek Słońce, Wenus w trygonie do Urana, aspekt sprzyjający bliskości, czułości, przyjaźni, relacjom z innymi ludźmi. Czyli jeżeli mamy poczucie, że w ten jesienny czas brakowało nam tych więzi ciepłych, serdecznych, czułych, bliskich z ludźmi, to na pewno piątkowy piękny aspekt pozwoli nam te procesy i relacje pogłębić, wzmocnić, otworzyć nas na partnerstwo, na bliskość, na serdeczność z innymi ludźmi, na których nam zależy. Bardzo ładny, bardzo sympatyczny aspekt, ale jednocześnie w piątek czeka nas pełnia Księżyca w pasie Skorpion, Byk, no Księżyc w Byku. Oczywiście mocna, jak to zwykle w tym znaku, wszystkie procesy. Dodatkowo Księżyc będzie w częściowym zaćmieniu
będzie miał częściowe zaćmienie, więc to będzie miał dodatkowo potęgowało pewne takie mocne, intensywne doświadczenia i bardzo silne sytuacje, które mogą być niekoniecznie miłe. Więc owszem, erotycznie, seksualnie to może być bardzo fajny, ciekawy czas, no bo ten aspekt Wenus bardzo ładny. Pełnia też sprzyja miłosnym kontaktom, ale z drugiej strony musimy uważać, żeby jednak emocje, zwłaszcza w takim wydaniu bardzo agresywnym, pobudzonym, nas nie pochłonęły, nie, żebyśmy nie jednak ulegli pewnym bardzo ekstremalnym działaniom. Więc patrzmy na to, co się dzieje w naszym wnętrzu, w naszej duszy, w naszej podświadomości. To mogą być bardzo cenne odkrycia, bardzo cenne poszukiwania, ale bądźmy krytyczni wobec tego wszystkiego, co się dzieje też gdzieś tam w tej głębi. W niedzielę Merkury w kwadraturze do Jowisza pokazuje pewne tendencje, które mogą oznaczać, że wielu z nas dotrze do pewnych granic naszych możliwości intelektualnych, poznawczych. Będziemy się mocno zastanawiać nad tym, co jeszcze mogę zrobić ze swoim życiem, ze swoimi planami, pomysłami, koncepcjami, wyobrażeniami, co ja chcę, co stworzyć, zbudować, zrealizować. Ale to nie będzie proste, bo będzie musiało oznaczać również konieczność zweryfikowania tego wszystkiego, co siedzi w naszej głowie, a nie zawsze są to mądre i poruszające i rozwijające nas rzeczy. Na szczęście w tym samym dniu Merkury będzie w sekstylu do Plutona, co sprawi, że ten twórczy niepokój, który nas ogarnie, te twórcze poszukiwania, te twórcze inspiracje, które będą nas zachęcały do tego, żeby zastanawiać się nad tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, czego szukamy, one mogą nas bardzo, bardzo jakby konstruktywnie zmotywować do tych poszukiwań wewnętrznych, do tego wszystkiego, co związane jest z naszym miejscem na świecie i realizacją własnych potencjałów. Zapraszam Was serdecznie do mojego sklepu internetowego na www.solarus.pl, gdzie możecie kupić astrokalendarium na nadchodzący rok, czyli co nas czeka w gwiazdach, oraz inne książki związane z astrologią, rozwojem osobistym, duchowością, karty Tarota. Oraz zapraszam Was na AstroLife na Facebooku, który będzie poświęcony koniec gromadzenia, koniec zbierania, koniec posiadania. To bardzo ważny czas dla świata, planety, gdzie będziemy, wielu z nas uświadamia sobie, że dalej się tak nie da eksploatować tego naszego świata. Musimy zmienić nasze nawyki, zachowania, tendencje. I o tym będę mówił na moim AstroLive na Facebooku 26 we wtorek o 20. Zapraszam serdecznie. AstroLive, koniec posiadania, koniec gromadzenia. Zapraszam serdecznie.